Ciekawe zapytanie, co masz robić, jak masz prawko zawodowe, ale wzrok pogorszył Ci się na tyle, że nie możesz już wykonywać zawodu kierowcy. Również jesteś na tyle świadomy, że nie pracujesz za kółkiem ciężarówki czy autobusu. No, czy musisz poddawać się jakiejś dodatkowej procedurze, aby wykreślono Ci te zawodowe kategorie z prawa jazdy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od listu mojego czytelnika. Witam, mój problem jest następujący. W wieku dziecięcym doznałem urazu oka prawego, w wyniku czego doznałem odklejenia siatkówki. Po operacji utratę wzroku chwilowo zahamowano. Po ukończeniu pełnoletności zrobiłem prawo jazdy kategorii B, potem C, C+E i przez kilkanaście lat pracowałem w zawodzie kierowcy. Po stwierdzeniu przez okulistę, że tracę wzrok, zaprzestałem wykonywania tego zawodu i po kolejnej wizycie u lekarza okulisty ostatnio dowiedziałem się, że nie mam szans na powrót do zdrowia. I zasadnicze moje pytanie jest takie, no dodam, że prawo jazdy mam bezterminowe, no ale obawiam się tych badań, które się teraz zmieniły. I czy mógłby mi Pan powiedzieć, kiedy będę musiał robić te badania? I po drugie, czy będę musiał na przykład zrezygnować z kategorii C, aby zatrzymać uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych? Pozdrawiam serdecznie. Odpowiadając na to pytanie, pomimo tutaj wielkich obaw mojego widza, ja bym po prostu nie robił nic. A wyjaśnię Ci dlaczego. Aby wykonywać zawód kierowcy, no musisz przejść badania lekarskie oraz psychologiczne i zrobić kurs na tak zwane świadectwo kwalifikacji. I wtedy wpisują Ci do prawa jazdy kod 95, jest to kod unijny, który uprawnia Cię do zawodowego prowadzenia pojazdów. Również ma to odniesienie w tak zwanym przewozie własnym. Bez tego kodu takie prawo jazdy, jak na przykład moje, nie uprawnia do żadnego zawodowego prowadzenia pojazdów. No, te uprawnienia są takie, powiedzmy, bardziej teoretyczne. Ja mam taką samą sytuację, zrobiłem kiedyś w 1991 roku kategorię C, nigdy zawodowo nie jeździłem, no teraz skrócono mi, powiedzmy, ważność na to C do 5 lat, ale było to przy okazji robienia prawa jazdy na motocykl. Czyli co, zrobiłem prawko na motocykl, poszedłem do Wydziału Komunikacji, prawko wraca, ale już ze skróconym na 5 lat terminem prawa jazdy kategorii C, natomiast kategorię B ja mam na lat 15. Natomiast w przypadku widza i być może Twoją, poczekałbym na obowiązkową urzędową wymianę prawa jazdy. Ma to się odbyć gdzieś koło 2030 roku. No i wtedy sami z urzędu zabiorą Ci prawo jazdy zawodowe lub ograniczą termin kategorii zawodowych. Z tego co słyszałem, chyba kategorie zawodowe będą podlegały badaniu, niezawodowe nie będą podlegały. Czyli w sumie tak było w moim przypadku, chociaż przy innej okazji wymiany prawa jazdy. Na tym kończę. Jak Ci się to wideo spodobało, to daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakikolwiek problem, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, wklej na stronę internetową, Facebook Nasza Klasa, gdzie tylkokolwiek możesz lub masz ochotę. Natomiast jak chcesz więcej takich materiałów, więcej takich filmików już teraz, subskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Tu są linki gdzieś po prawej stronie, po mojej prawej stronie. No i wtedy jak coś nowego udostępnię, to Ty od razu dostaniesz informację o każdym nowym filmiku. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania na prawo jazdy Wrocław.com. No i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego filmu zaraz po obejrzeniu tegoż to materiału. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak na marginesie, pamiętam jak byłem młodym żołnierzem, unitarka w Zgierzu, w nieistniejącej już jednostce na Piątkowskiej. No coś tam dostałem, jakiś rejon do zrobienia, no ale kapral ciągle powtarzał, że nadgorliwość jest gorsza od... Czyli czasem nic nie robienie jest po prostu najlepszą opcją. I nie tylko w wojsku, przy robieniu rejonów na szkoleniu unitarnym.